Starosta powiatu Witold Darłak w trakcie briefingu prasowego, który odbył się 21 kwietnia, przekazał również mieszkańcom informacje dotyczące wsparcia i pomocy przedsiębiorcom w odniesieniu do tak zwanej tarczy antykryzysowej. Szanowni Państwo, Sejm na swoich posiedzeniach w ostatnim czasie i również Senat, potem podpis prezydenta, podjęły dwie ustawy, tak zwane tarcze antykryzysowe, które mają być i są wsparciem dla przedsiębiorców. Tych małych, tych jednoosobowych firm, ale również mikro, małych, średnich przedsiębiorców. Dzisiaj na spotkaniu z panią wojewodą o tym dyskutowaliśmy, zdawaliśmy relacje, ponieważ te programy już zostały uruchomione. I na przykład niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, która funkcjonuje już od 2 kwietnia. Liczba złożonych wniosków według informacji pana dyrektora to już jest ponad 320. Liczba udzielonych pożyczek ponad 173 na kwotę ponad 1 000 000 zł. Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Nabór 14-dniowy od 16 kwietnia. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Również nabór ogłoszony 15 kwietnia, 14-dniowy nabór. Dalej dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. Również 16 kwietnia, 14-dniowy nabór ogłoszony. Te wszystkie informacje, Szanowni Państwo, też tutaj pozwoliliśmy sobie oddać do Państwa dyspozycji, do analizy i prosiłbym, żeby przekazać wszystkim naszym przedsiębiorcom z terenu naszego powiatu, z poszczególnych gmin, żeby zapoznali się. Wszystkie informacje są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Tam są osoby wyznaczone do kontaktowania się. Tutaj jest z nami również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje, to służy pomocą. Natomiast ja bardzo serdecznie chciałbym zachęcić wszystkich przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci tą sytuacją, których sytuacja finansowa się pogorszyła, czy może się w najbliższym czasie pogorszyć, żeby zapoznali się z tymi informacjami, żeby skorzystali z tych informacji zawartych, jeszcze raz mówię, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy i żeby skorzystali z tych różnych form wsparcia, jakie zostały przez nasz rząd, przez nasz parlament przygotowane, a wykonawcą tych wszystkich programów są i w naszym przypadku również powiatowe urzędy pracy, żeby jak najmniej powstało takich sytuacji, które spowodują, że wzrośnie nam bezrobocie. Wszystkie te działania nakierowane na przedsiębiorców różnych wielkości firmy są po to, żeby zmniejszyć potencjalnie skutki tej epidemii, tej pandemii i żeby to bezrobocie, które zawsze na naszym powiecie, czy ostatnio zmniejszyło się, ale było dość wysokie w porównaniu do średniej krajowej, żeby to bezrobocie jak najbardziej zminimalizować. Nie mamy w tej chwili żadnych oficjalnych informacji od tych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych większych, o zwolnieniach. Takie informacje przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazania. Również z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że póki co nie ma zamiaru likwidacji takich miejsc pracy, a z dzisiejszej wideokonferencji dowiedziałem się, że w wielu powiatach już takie informacje popłynęły. Więc mam nadzieję, że te wszystkie środki pomocy będą wykorzystane i spowodują, że rzeczywiście to bezrobocie nam bardzo nie wzrośnie. No spodziewamy się go niestety, ale chcemy, żeby jego skutki były jak najmniejsze, żeby jak najwięcej miejsc pracy ochronić i spowodować, żeby ten trudny czas firmy jakoś przetrwały. No i oczywiście jak to wszystko minie,
no w tej chwili nie wiemy, kiedy to minie, ale na pewno kiedyś to minie, żeby dalej zaczęło to wszystko funkcjonować, żeby po prostu ludzie mieli pracę, żeby powodziło się nam coraz lepiej. Taka informacja jest tutaj do Państwa dyspozycji. Ja tylko bardzo proszę o przekazanie. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do Powiatowego Urzędu Pracy w formie kontaktu, czy to telefonicznego, czy mailowego, zostaną poinstruowani, poinformowani. Wszelkie informacje zostaną udzielone. W tej chwili z informacji pana dyrektora wynika, że trochę został przeorganizowany Powiatowy Urząd Pracy, tak żeby przede wszystkim służyć tym firmom, które z tej pomocy chcą skorzystać. Wiemy już doskonale wszyscy, że w tej chwili powiatowe urzędy pracy będą musiały zmienić trochę profil swojej działalności. I jak do tej pory nastawione były na aktywizację osób bezrobotnych, zmniejszanie bezrobocia, tak w tej chwili, chociaż nikt tego głośno nie mówi jeszcze, ale wszyscy to zauważamy, że te wszystkie powiatowe urzędy pracy będą nakierowane na to, żeby ratować istniejące, funkcjonujące w tej chwili przedsiębiorstwa i zabezpieczyć jakoś przed tym dużym bezrobociem te osoby, które są zagrożone i te firmy, które no, są w trudnej sytuacji. Więc trochę się nam powiatowe urzędy pracy i nasz pewnie też przebranżowi przemieni. Mam nadzieję, że tak do tej pory i tutaj dziękuję wszystkim pracownikom naszego Powiatowego Urzędu Pracy i panu dyrektorowi i całej dyrekcji za taką solidną pracę, za funkcjonowanie. Wiem, że jest trudno, wiem, że tych osób teraz do tej pracy, zwłaszcza telefonicznej, zdalnej, bo przecież urząd nie wpuszcza petentów do środka, że tej pracy jest bardzo dużo, że są różne sytuacje, bo sami to widzimy tutaj również przy starostwie powiatowym, że ludzie są no, trochę, powiedzmy, bojową, może źle słowo, bojowo nastawieni, ale duże emocje nimi kierują, zdenerwowani i do różnych sytuacji może potencjalnych dojść, więc na pewno musimy się wszyscy starać, żeby jak najlepiej tych ludzi obsłużyć, tych wszystkich informacji udzielić i starać się tak zadziałać, żeby no jak najbardziej zminimalizować te negatywne skutki całej zaistniałej sytuacji.